Zuzanna Stachurska, Studio Pozytywnych Wiadomości. Jakie jest miejsce, w którym czuje się Pan najswobodniej, najweselej? Swobodnie, najweselej? No to oczywiście czuję się w domu. Co Pana ostatnio rozśmieszyło? O, to jest dość trudne pytanie. Myślę, że moja tam stojąca narzeczona dość często wprawia mnie w pozytywny nastrój i w radość, również śmiech. Bardzo mnie. Jaka jest najszczęśliwsza chwila w Pana życiu? Najszczęśliwsza chwila? Myślę, że na pewno jeszcze będą takie, bo no teraz ciężko powiedzieć, czy jest jakaś taka indywidualna chwila. Myślę, że całe życie jest, czy powinno się odbierać właśnie w pozytywny sposób i wyszukiwać takich drobnych chwil. Rozumiem. A to jest Pink czy Pong? Pink. Wiadomości Julia Zalewska. Co ci sprawia największą frajdę? Rower. Jak się czujesz? Super. Pink czy Pong? Pong. Pozytywnych wiadomości. Z tej strony Julia Stachurska. W jakim miejscu pani czuje się najlepiej, najswobodniej? Myślę, że w domu. A kiedy pani ostatnio się uśmiechała? Proszę pani, uśmiecham się codziennie, niezmiennie, bez przerwy. Pink czy Pong? Myślę, że Pong. Podoba mi się to słowo. Dziękuję. Po czym poznać szczęśliwego motocyklistę? No myślę, że po tym uśmiechu na twarzy, a jeśli jest w kasku, to jest zawsze szczęśliwy. I po komarach w zębie. Pink czy Pong? Pong. I ostatnie pytanie. Co panu sprawia radość? Głównie motocykl. Jazda motocyklem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również.